Każdy powrót do domu przypomina Nildzie o Bożej łasce. Zaledwie kilka lat temu jej dom w Salwadorze został zniszczony przez lawinę błotną spowodowaną ulewnym deszczem. Już nie pierwszy raz jej świat się zawalił. Mąż zostawił ją, gdy urodziła syna Natana. Natan cierpi na autyzm i porażenie mózgowe, co samotnej matce bardzo utrudnia jego wychowanie. Nie miała żadnych oszczędności, bo wszystkie pieniądze szły na leczenie syna. Po osunięciu się ziemi Nilda nie miała za co odbudować domu. Jej wiara w Boga gasła. Popadła w głęboką depresję. Ale jeden z jej współwyznawców dowiedział się, co się stało z jej domem i zwołał zebranie zborowe. Członkowie lokalnego zboru adwentystycznego odbudowali dom Nildy. Ma on teraz wyższy standard niż wcześniej. Lepiej chroni przed powodzią i osuwaniem się ziemi. Dobudowano drugą kondygnację, dzięki czemu Nilda i Natan będą mieli suche i bezpieczne miejsce. Nilda czasami zagląda na parter, gdzie wcześniej mieszkała z Natanem. Przypominają jej się wtedy deszczowe noce, podczas których wynosiła wiadra wody z pokoi. Czasami woda sięgała do kolan. Raz za razem meble były niszczone, ale Nilda najbardziej martwiła się o to, czy Natan dobrze się wyśpi. Pamięta, jak nosiła go po tych schodach do góry, gdy szli na zabiegi lub na zakupy. Nadzieja, która ją wtedy opuszczała, odżyła w niej na nowo dzięki okazanemu jej współczuciu. Widzę Boże działanie w naszym życiu. Bóg okazał nam współczucie. Oni zrobili to, czego uczy nas Bóg, to znaczy okazywania miłości bliźniemu. Dziś sama pomagam ludziom w potrzebie. Bóg chce, żebyśmy okazywali ludziom Jego miłość. Ci ludzie wnieśli szczęście do mojego życia. Dziś na domu Nildy widnieje napis: Budowniczowie Nadziei, projekt Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Jej sąsiedzi byli tak poruszeni hojnością Kościoła, że zaczęli ją odwiedzać i zadawać pytania na ten temat. Członkowie Kościoła nie tylko odbudowali dom Nildy, Bóg posłużył się nimi, aby odbudować jej wiarę. Moje drzwi są otwarte dla każdego. Mój dom jest domem modlitwy dla wszystkich moich sąsiadów. Ludzie przychodzą tu, aby oddawać cześć Bogu i śpiewać. To, czego sama doświadczyłam, staram się przekazywać innym, bo każdy potrzebuje miłości i współczucia. Nilda z wielką pasją głosi Ewangelię. Prowadzi małą grupę, która zbiera się u niej co piątek. Dzięki tej wspólnocie wielu jej sąsiadów oddało swoje serca Jezusowi. Pragnę dziękować Bogu za to, czego dokonał w moim życiu i w życiu moich dzieci. Niech Bóg codziennie posługuje się mną przez Ducha Świętego, aby mogła być światłością i żywym przykładem, który świadczy o tym, że Jezus wkrótce powróci. W tym kwartale część Twoich darów 13 soboty posłuży budowie kościoła i ośrodka pozytywnego wpływu w Salwadorze. Zostanie z nich sfinansowany jeszcze jeden projekt w Brazylii i dwa projekty w Peru. Módl się w intencji ich realizacji, gdy Bóg przez swój wierny lud porusza serca ludzi w Ameryce Południowej. Dziękujemy Ci za wspieranie misji.